Sprawa zakończona. Gratulacje, udało Ci się skończyć Puzzle Agenta 2. Przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze dodatkowe zagadki, a w spisie zagadek masz również dostęp do tych, które przegapiłeś wcześniej. Potrzebujesz gum? Znajdziesz trochę na biurku Nelsona. Bierz ile chcesz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Witam Was w bonusowym odcinku do gry Puzzle Agent 2, której to jeszcze dokończymy to, co zostało nieznalezione, niedokończone, czyli po prostu zobaczymy, co jeszcze twórcy mają w zanadrzu, co przygotowali wcześniej. Przede wszystkim chciałbym doprowadzić wreszcie tą serię po, można powiedzieć, 2-3 latach do końca takiego ostatecznego. Pierwsza zagadka, na którą nie trafiliśmy w trakcie podróży, jest to, są to monety w pudełku. W pierwszym pudełku jest cent, w drugim zaś jest 10-centówka. W trzecim jest zarówno 10-centówka, jak i cent. Jaka moneta znajduje się w czwartym pudełku? Powiem Wam tylko tyle, że akurat w dzisiejszym odcinku nie będę do końca rozgadywał się na temat sposobów rozwiązywania zagadek, ewentualnie dodam po prostu do rozwiązania 2 czy 3 słowa i po prostu przedstawię samo rozwiązanie jakby po najmniejszej linii oporu. Mianowicie w tym zadaniu chodzi o to, że mamy akurat monetę centową amerykańską, potem mamy 10 centów, potem zaś 11. System binarny podpowiada nam, że czwartą liczbą jakby w systemie binarnym po 1, 10 i 11 jest liczba 100. A w systemie dziesiętnym liczba 100 oznacza no 4, czyli po prostu 1, 2, 3, 4, kolejny ciąg, tak? Czyli musimy wybrać monetę 100-centową, czyli po prostu monetę dolarową, która akurat jest symbolizowana przez tą złotą monetę z czymś tam. Nie do końca znam się akurat na amerykańskich monetach, wiem tylko, że na jednocentowej jest, z tego co pamiętam, tam Abraham Lincoln, jest napis In God We Trust, czyli wierzymy w Boga, coś takiego. Szybko i bezboleśnie rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę, przejdźmy więc do drugiej, oczywiście nieznalezionej w trakcie przygody, czyli Clearing the Ice. Akurat kamery bezpieczeństwa na lodowisku w Scogins zgubiły swoje sygnatury czasowe, tam datowniki, nie wiem akurat jak się nazywa. Chodzi mi o te małe znaczniki, które ukazują, która to jest klatka, która następuje po czym, wiecie, tak jakby która minuta filmu i tak dalej, i tak dalej. Uporządkuj poniższe fotografie w kolejności chronologicznej, czyli jest to po raz kolejny zagadka badająca umiejętność ustalenia przebiegu zdarzeń, czyli po prostu umiejętność chronologicznego ustawienia fotografii. Pamiętam, że takie jest chyba badanie przed pierwszą klasą, głównie tam bada się u dzieci, czy są gotowe do akurat pierwszej klasy. Widzimy tutaj 6 fotografii i powiem Wam tylko tyle, że trzeba zwracać uwagę na to, czy lodziarz, czy tam wiecie, ten gościu Bobsleigh Bonanza, czy coś takiego, jedzie akurat po szynach tych zostawionych przez łyżwiarzy, czy jednakże nie. Widzimy jednakże, że niestety, ale no troszeczkę nabrudzą mu tutaj na tym lodzie, więc będzie miał tym sporo do roboty. A jedyną podpowiedzią, którą mogę rzec, jest tutaj fakt, że akurat lodziarz nigdy nie czyści jakby lodu do końca, czyli po prostu jakby czysty lód nie może być obrazkiem ostatnim i potem jakby jakoś powinno to pójść. Zaś na drugim obrazku oczywiście lodziarz dopiero wkracza do akcji, czyli po prostu dopiero co rozpoczyna jakby swoje czyszczenie, czyli dopiero potem szuka nowych, winnych, akurat niepolerowanego lodu i tak dalej, i tak dalej. Również to akceptacja i tak kiedy dostajemy po raz kolejny 10 gwiazdek, to Wam powiem, że cieszę się, że w końcu udało mi się skończyć tego Puzzle Agenta 2, bo jak dobrze wszyscy pamiętają, pierwsza seria, którą jakby pierwsze podejście do gry skończyło się po 4-5 odcinkach, więc nigdy akurat pierwsze spotkanie z grą nie doszło do skutku. Nareszcie będę miał to wszystko za sobą, po tylu latach w końcu jednakże uda mi się nareszcie dokończyć to co niedokończone i potem będę mógł się zająć nowymi rzeczami. Szukajmy czegoś nowego akurat, z tego co widziałem jest jeszcze chyba jedna zagadka nierozwiązana, mianowicie Digits in Space. Cyfry w kosmosie, cyfry w przestrzeni. Czyli po raz kolejny jest to zagadka liczbowa. Jakie są dwa następne numery w tym ciągu? Z tego co pamiętam, to kiedyś znalazłem tą zagadkę, jeżeli dobrze mi się przypomina, to w domu Mel Korki, w domu Korki. Jednakże chyba gdzieś ją to akurat przy tym gameplayu przegapiłem i mamy Digits in Space oczywiście. Kosmos zaraz za cyframi, mamy oznaczone niebieskim akurat kolorem liczby 31, 41, 59, 26, 31, 41, 59, 26. Powiem Wam tylko tyle, że nie radziłbym tutaj się sugerować żadnym dodawaniem, odejmowaniem, ani niczym takim, gdyż po prostu raczej nic tutaj nie da, tak samo nie da mnożenia. Polecałbym zastanowić się, co by było, gdybyśmy na przykład za trójką postawili myszkę jako przecinek. Wtedy ciąg brzmi 3,1, 4,1, 5,9, 2,6 i 5,3, czyli rozwinięcie dziesiętne, czy tam pierwsze 8 cyfr liczby pi zwanej oczywiście jako Ludofina, czy jak to się tam nazywało. Jest to kolejna zagadka, której nie można było rozwiązać bez uprzedniej wiedzy, czyli po prostu bez uprzedniego skojarzenia z liczbą pi, jednakże wymaga ona, no musiałem sprawdzić niestety akurat te dwie cyfry w internecie, bo powiem Wam naprawdę, że nie do końca wiem jakie jest rozwinięcie i raczej nikt nie będzie chyba ode mnie wymagał, żebym znał tam pierwsze 100 cyfr na pamięć, chociaż słyszałem, że niektórzy nawet do 9000, czy tam 12000, czy nawet więcej ilości tysięcy tych cyfr potrafią zapamiętać, żeby tam używając sobie historię. Mamy również dwie zagadki dodatkowe, które się nie pojawiły nigdzie w podróży, są to mianowicie na samym początku jest zagadka Robot Hero. Poprowadź robota tak, by on ratował swoją dziewczynę i ominął strażnika. Tutaj skojarzenia oczywiście są z kreskówką Robot, bo jak i z kreskówką Teenage Robot, chyba też kiedyś była coś takiego, ale oczywiście musimy jeszcze znać zasady. Takie zasady, że robot zawsze porusza się jako pierwszy, komendy odnoszą się do stóp robota, komenda do przodu przemieści robota w kierunku, który wskazują jego nogi. Komendy obrotów nie zmieniają położenia robota, ale obracają go w lewo lub w prawo od kierunku, w który był zwrócony. Strażnik zaś porusza się o jedną kratkę do przodu co turę, aż dotrze do ściany. Dwie tury zajmuje mu obrót, później strażnik idzie do tyłu i powtarza cykl. Powiem wam naprawdę, że jest to zagadka skomplikowana, zwłaszcza, że potem mamy lepszą wariację Super Robot Hero, która jest jeszcze gorsza, ale to zobaczycie za chwilę. Jednakże naprawdę nie jestem w stanie wam do końca wytłumaczyć, jaką logiką posługiwałem się, kiedy akurat rozwiązywałem całą zagadkę, gdyż po prostu posługiwałem się zwykłą kartką papieru. Rozrysowałem sobie akurat samego robota, samego strażnika i mniej więcej symulowałem, co oni robią w każdej kolejnej turze, czyli po prostu robot najpierw idzie, potem idzie strażnik, potem robot, potem strażnik, potem robot, potem strażnik i tak dalej, mniej więcej. Zrobiłem oczywiście gdzieś po drodze 2-3 błędy, ale żeby oczywiście przypadkowo nie wpłynęło to na nagranie, robię sobie wszystko na kartce, więc ewentualnie po prostu mogę wam podać rozwiązanie. Mianowicie najpierw musimy tym robotem wyminąć akurat pudełko gdzieś na środku ekranu, tylko po to, żeby zajść jakby strażnika od tyłu i wtedy akurat jakby się wymsknąć za nim w momencie, w którym strażnik odchodzi od ściany. Potem musimy się przemknąć za plecami strażnika po odpowiednim momencie, tak żeby strażnik odsłonił nam właśnie tą wyrwę w ścianie, która potem akurat prowadzi nas już bardzo prostym krokiem do wybranki robota Robot Girl, Teenage Robot Girl, czy po prostu jakiejkolwiek jego wybranki. Może miłości ze studiów, może nie, zobaczymy. Cała konsola wygląda mniej więcej tak. Mam jeszcze tam 3 wolne miejsca natury, ale raczej one nie będą potrzebne, gdyż po prostu nic akurat nie dadzą. I właśnie w tym momencie widzicie, że akurat robot musi wejść tuż za strażnika, gdyż jeżeli nie wejdzie tuż za strażnika, to strażnik go później dopadnie tak naprawdę za 2-3 tury ewentualnie. Robot szybko wymyka się z więzienia tylko po to, żeby zaraz dobiec do swojej partnerki i raczej my już w tym momencie im przeszkadzać nie będziemy. Niech robią co chcą. Mogę tam jeszcze jakieś prowadzić komendy, wiecie, do tyłu, do przodu, w lewo, w prawo, ale raczej nie były one za bardzo potrzebne, gdyż po prostu mogły wpłynąć ewentualnie na niezrozumienie zadania, czyli po prostu na złe rozwiązanie. Na szczęście jednakże Robot Boy czy tam Robot Hero szczęśliwie dotarł do swojej partnerki, więc raczej nie będziemy jej przeszkadzać do momentu, w którym oczywiście Robot Hero będzie potrzebował naszej pomocy po raz kolejny, bo jak wiadomo każdy film z bohaterem musi mieć swój udany sequel, udany albo mniej udany. Jeszcze wiecie, jeszcze więcej akcji, jeszcze więcej akurat komend, jeszcze więcej strażników, jeszcze więcej ataku. Dobra, Super Robot Hero. Poprowadź robota tak, by uratował swoją dziewczynę i ominął aż 2 strażników. No i oczywiście zasady tak same, robot zawsze porusza się jako pierwszy, komendy odnoszą się do stóp robota, komenda do przodu przemieści robota w kierunku, który wskazują jego nogi, komendy obrotów nie zmieniają położenia robota, ale obracają go w lewo lub w prawo od kierunku, w który był zwrócony. Strażnicy rozpoczynają ruch poruszając się w prawo, po uderzeniu w ścianę poruszają się zaś w lewo, bez akurat żadnego obrotu. Po uderzeniu w lewą ścianę pójdą znowu w prawo. Przy okazji jest jeszcze jedna komenda, o której wam chyba nie wspomniałem, jest to komenda halt, stop, hammer time czy jakiś inny w ogóle zatrzymanie się, przez co robot po prostu odpuszcza jedną turę, jednakże musimy uważać, bo jeżeli odpuścimy tur za dużo, to niestety linia komend się skończy i wtedy ewentualnie robot nie zdąży dotrzeć do swojej partnerki. I tutaj po raz kolejny przez długi czas naprawdę myślałem jakby to zrobić, liczyłem te wszystkie ruchy strażników, jeszcze możecie zobaczyć, że tam ewentualnie jeszcze liczę, wszystko sobie dopracowuję za pomocą myszki, symuluję ruch ewentualnie, jednakże bez naprawdę burzy mózgów się raczej nie obejdzie, więc po prostu wstawię jeszcze tutaj chyba było 6 czy 7 akurat musiałem tur przeczekać, żeby ominąć strażnika. Chyba było 6, bo potem strażnik idzie w lewą stronę, musi się odbić i znowu po raz kolejny musimy wskoczyć temu drugiemu strażnikowi za plecy. Mimo naprawdę długiego czasu, który rozwiązywałem to zadanie, to powiem wam, że naprawdę ono mi się bardzo, ale to bardzo podobało, bo naprawdę mam sobie coś takiego z matematyków i programistów, że bardzo lubię, jak mam nowe zadania, które akurat nie jestem w stanie rozgryźć, o co w nich chodzi. Dopiero wtedy, kiedy rozgryzę, o co w nich chodzi mniej więcej, to zaczynam się troszeczkę nudzić, ale doprowadzam mniej więcej cały projekt do końca, gdyż wiecie, akurat u matematyków jest coś takiego, że szukają rozwiązania i tak właśnie ekscytują się, kiedy wreszcie zrozumieją, o co chodzi, a potem dopiero przychodzi ten czas, kiedy muszą wszystko doprowadzić za pomocą sztampowych, tam wcześniej już robionych rozwiązań, to się zaczynają nudzić, bo wszystko to już robili tysiące, miliony razy i raczej im się nie chce. Podobnie jest w gatunku programistów, też kilka komiksów na ten temat widziałem. Zobaczmy jednakże rozwiązanie. Czekamy 2 tury, żeby przejść strażnikowi za plecy. Potem oczywiście skręcamy w prawo, przemykamy się za pierwszym strażnikiem, skręcamy w lewo, żeby przypadkowo nasz strażnik nie złapał, przynajmniej nie dojrzał. I teraz musimy właśnie czekać, bo gdybyśmy akurat zbyt szybko weszli pod akurat tasak drugiego strażnika, no to niestety okazałoby się, że robot boy, czy tam inny robot po prostu zaliczyłby zgon, gdyż zostałby szybko złapany. Na szczęście jednakże roboty nie palą się do bitwy, zawsze wolą wszystko chłodno przekalkulować, żeby przypadkowo się nie pomylić i tak samo Robot Hero szczęśliwie dotarł do swojej wybranki. Po raz kolejny nie będziemy im przeszkadzać, więc po prostu zostawmy ich samych do momentu, w którym księżniczka zostanie porwana po raz trzeci, czwarty, piąty, albo ewentualnie znajdzie się w innym zamku, tak jak to było oczywiście w Mario. Po raz kolejny 10 gwiazdek i zagadki zostały pozytywnie rozwiązane jako Top Agent. I pięknie. Gratulacje! Twoje umiejętności rozwiązywania zagadek zwróciły uwagę Mukena, króla ukrytych ludzi. Ma dla ciebie nowe wyzwanie. Wyzwanie od króla? To mi się podoba, czyli że jaka ukryta zagadka specjalnie dla mnie? No dobra, zobaczmy co tam akurat król wymyślił, król Muken. Wyzwanie króla. Król ukrytych ludzi podstawi przed tobą wyzwanie. Czy jesteś w stanie rozwiązać tą zagadkę? Nie ma żadnych podpowiedzi tutaj. No w sumie logiczne, skoro do tej pory każdą zagadkę rozwiązana została bez podpowiedzi oraz bez złych odpowiedzi, no to logiczne, że tutaj raczej podpowiedzi żadnej nie mamy dostępnej. Uporządkuj numery tak, by każde kółko odliczało od 1 do 6, zaczynając od 1 na górze każdego kółka. Kółko po lewej ma odliczać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, kółko po prawej zaś musi odliczać przeciwnie do wskazówek zegara. I od razu muszę powiedzieć jedną rzecz, skoro jest to zadanie specjalnie od króla dla rozwiązującego, to chyba nie pokażę wam mniej więcej jakie akurat jest rozwiązanie, gdyż po pierwsze oczywiście będzie prawdopodobnie bardzo długie i wyczerpujące, a przy okazji również chciałbym, żebyście wy się pomęczyli w momencie, gdyby kiedykolwiek ktoś trafił na to samo wyzwanie, no bo wiecie jednak, że to niby chyba było nieuczciwe, gdybyście zdobyli takie wielkie laury używając podpowiedzi zawartych w materiale. Żebyście jednakże nie mieli mi nic za złe, to pokażę wam po prostu coś ekstra. Mianowicie Graham Annable, czyli twórca jakby designu wszystkich postaci w Puzzle Agencie 2, ma swój kanał na YouTubie i do tego akurat kanału na YouTubie w Puzzle Agencie 2 są liczne nawiązania. Znaczy ja znalazłem co najmniej 2. Znaczy 3, bo jeszcze jest filmik o ukrytych ludziach, ale pierwsze nawiązanie, które znalazłem, jest to w momencie, kiedy Nelson lata w kosmosie. W tle widoczny jest akurat latający czerwony wilkołak, który jest oczywiście nawiązaniem do filmu Space World. Nie będę wam spoilerował, o co tam chodzi, więc po prostu zobaczcie sami akurat jego twórczość na kanale Grickle, albo po prostu wam przedstawię akurat link do filmu i do jego kanału będziecie mieli w komentarzu. Drugie nawiązanie zaś znalazłem w scenie, której akurat Jim rozmawia z Tethersem. Chodziłoby mi o to, żebyście się przez chwilę wsłuchali uważnie. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu We Sing The Forest Electric, który również znajdziecie na kanale Grickla, czyli samego Grahama Annable. I powiem wam również tylko, że prawdopodobnie jest jeszcze więcej akurat nawiązań w całej grze, jednakże ja ich nie zauważyłem. Jeżeli ktokolwiek miałby jeszcze jakieś wprawne oko sokole, to niech się akurat zgłosi. Powiem przy okazji wam również, że zagadka została rozwiązana, pierwsze kółko odlicza zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, drugie zaś odlicza w drugą stronę, czyli po prostu możemy uznać, że zagadka króla została rozwiązana bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Po raz kolejny król nie dał rady pokonać Nelsona Tethersa, więc bez żadnych podpowiedzi, bez żadnych złych odpowiedzi po raz kolejny dostaję rangę Top Agent. I w ten oto sposób oficjalnie kończy się seria Puzzle Agent 2 na kanale Matorny. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za cierpliwość, do zobaczenia w kolejnych seriach, trzymajcie się, cześć.